Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Jezus Maria, nie nagrywałam odcinka chyba z tydzień. Wszystko co widzieliście było nagrane na zapas. Prawda jest taka, że teraz będzie bardzo podobnie, że tak powiem. Będzie więcej tych rzeczy na zapas. Ja bym się bardzo chętnie przeszła i zostawiłabym na razie tego podejrzanego doradcę w spokoju do ołtarzu Adanosa, chociaż z drugiej strony się troszeczkę obawiam, bo tam są golemy. Przyciszyłam też trochę muzykę, może będą dzięki temu dialogi głośniejsze w sumie, ale nie wiem tego akurat, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Punktów nauki mam aktualnie 0. Świetnie. Jezus Maria, dobra, bo ja się gubię w tym co robię. Trochę bym poszła do tego ołtarza, a z drugiej strony nie. Stamler. No o Stamlerze to jest inna sprawa w ogóle. Królewskie szaty to już tym bardziej. Wieża strażnicza, więzień. Tak szczerze, to wypadałoby porozmawiać sobie albo tutaj z Janusem, albo z tym podejrzanym doradcą. Dobra, chciałam tego dzisiaj nie robić, ale chyba będę musiała. Cześć, Fulko. Co ty masz do powiedzenia w ogóle, pajacu? Witam. Witam. Kim jesteś? Jestem Fulko, osobisty doradca gubernatora Tejmei. A kim ty jesteś? Nazywam się Roland. Jestem marynarzem na okręcie wojennym Albatros pod dowództwem Lorda Baldwina. Świetnie. Ale ani mnie, ani gubernatora to nie interesuje. Ogłosiliśmy niezależność Tejmei. Ludzie króla Erchaobara nie mają tu czego szukać. Przekaż to swojemu dowódcy. A teraz odejdź. Mam tylko jedno pytanie. Przepływała tędy flota orków. Powinieneś uważać na to, co mówisz. I żeby raz na zawsze było jasne. Orkowie wkrótce będą naszymi sojusznikami. Co? Chcecie zawiązać sojusz z orkami? Ty co, masz problemy ze słuchem? Przecież powiedziałem to głośno i wyraźnie. Sądzę, że nie macie pojęcia, z kim zamierzacie się bratać. O nie, doskonale wiemy, co robimy. Nie wierzę ci. Orkowie nie mają sojuszników, mają tylko wasali, którzy są im we wszystkim podporządkowani. I wasz sojusz z nimi nigdy nie będzie na równych prawach, a wy nigdy nie będziecie wolni. To już nasz problem, Mondralo. Ich przywódca Khan zaproponował nam sojusz, jeśli zgodzimy się otworzyć bramy dla jego wojowników. Oczywiście. Ale jak tylko otworzycie bramy, ten Khan natychmiast zapomni o waszym sojuszu. To próbuję ci powiedzieć. Uprzedzam cię. Jeszcze jedno słowo i wsadzę cię do więzienia. Nie ścierpię takich słów o naszych sojusznikach. A teraz zabieraj się stąd. Straciłem już na ciebie za dużo mojego czasu. No dobra. No to wydaje mi się, że chyba spróbujemy porozmawiać z Janusem, no nie? I coś od niego wyciągnąć. Witaj. Witam. Kim jesteś? Czego sobie życzysz, panie? Co? No, przede wszystkim, chciałbym wiedzieć, kim jesteś. Jak sobie życzysz, panie? Moje imię Janus. Znakomicie. A czym tu się zajmujesz? Moim zadaniem jest służyć jego wysokości, władcy Tejmei. Władcy Tejmei. Myślałem, że jest tu tylko gubernator. To prawda, ale nie do końca. Co? Niby tak, a jednocześnie nie. O co chodzi? Mów jaśniej. No, Bruno niegdyś był gubernatorem, a ponieważ Temoure stała się niezależna, Bruno jest teraz władcą naszego kraju. Ach tak. Panie, czy interesuje cię coś jeszcze? Na razie nie. Dziękuję. Proszę bardzo, panie. Zawsze do usług. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Co wiesz o więźniu siedzącym w lochu? Niewiele. Chciał rozmawiać z jego wysokością, ale przyjął go Fulko. Wkrótce po tym, Fulko kazał go aresztować i wrzucić do lochu. A wiesz dlaczego to zrobił? Proszę mi wybaczyć, ale tego nie wiem. Czy to wszystko? Jeszcze tylko pytanie, u kogo jest klucz od lochu? Przepraszam, ale tego nikomu nie mogę powiedzieć. Powiedziałem dokładnie to samo. Była tu flota orków. Bardzo ubolewam, ale nie mam pozwolenia, aby udzielić odpowiedzi na to pytanie. Tak. A dlaczego ci na to nie pozwolono? Niestety, jego wysokość surowo zakazał poruszać ten temat w dyskusjach. Na bogów, skąd takiego wytrzas i NNI?
A kto, łaskawco, może dać odpowiedź na to pytanie? No cóż, wydaje mi się, że władca Bruno. To wszystko, panie. Nie przyszło do głowy. Tak, ale mam tylko jedno pytanie. Tak, panie. Możesz mówić, jak normalny człowiek. KHM. Proszę o wybaczenie, panie. Nie pozwolę się tak. Obawiam się, że nie zrozumiałem pytania. Panie, czy mógłbyś je powtórzyć? Mogłem ci powiedzieć. Zapomnij o tym. Proszę bardzo, panie. Zawsze do usług. To przecież nic nowego. Chwila. Powiedz mi coś o Fulco. Ja bym tego nie o doradcy jego wysokości. A co cię interesuje, panie? Przede wszystkim, chciałbym wiedzieć, jakim cudem zdołał tak szybko pozyskać zaufanie gubernatora. Gubernatora. Panie, zapewne chciałeś powiedzieć, władcy tej Mei. Dla mnie, wysłannika króla, Bruno na zawsze pozostanie gubernatorem, niezależnie od tego, czy odłączył się od króla, czy nie. Proszę o wybaczenie, panie, ale z tym się nie zgodzę. Możliwe, ale to mnie nie obchodzi. A zatem, dlaczego Fulco tak szybko stał się doradcą Bruno? Tego nie wiem. Wiem tylko to, że jego wysokość mianował Fulco na doradcę, wkrótce po jego pojawieniu się na wyspie. To wszystko. Dobrze. A może wiesz skąd przybył Fulco? Przecież oczywiste. Nie. To znaczy. Tak. Co tam mówiłeś? Och, nic takiego. No dawaj. Ty ewidentnie coś wiesz. Mówże wreszcie. Wybacz, panie, ale w tej sprawie nie mam nic więcej do powiedzenia. Nie pozwolę się tak traktować. Skąd pochodzisz? Moim domem było Królestwo Smoka, położone na wschodnim archipelagu. Mój ojciec był krawcem i handlowcem suknem w stolicy królestwa. Czemu dowiaduje się? Jego klientami byli najbogatsi ludzie w mieście. W tym także i król. Początkowo miałem pójść w jego ślady, ale potem. Panie, chyba to nie będzie dla ciebie zbyt ciekawe. To samo powiedziałem. Jeszcze jak ciekawe. Opowiadaj. Proszę o wybaczenie, panie, ale o tym nic ci nie powiem. Jesteś tego pewien. Dobrze się zastanów. A nuż zmienisz zdanie. Nie, z pewnością się nie rozmyślę. Wybacz mi, panie, ale to wszystko. Chwila. Nie tylko jeszcze więcej kłopotów. Dobra, zobaczmy. 30 zręczności. Ja bym tego nie. Stary klucz do drzwi. Musimy sprawdzić, które drzwi otwiera. Ja nie do końca niestety pamiętam, które. Także musimy się przejść po tych po prostu, które są pozamykane. Chodźmy najpierw tutaj na górę. Tu były jakieś drzwi też przecież. I zobaczymy. W ogóle muzyka gdzieś zginęła. Hello, co się dzieje? Zróbmy tak, zróbmy zapis, zróbmy wczyt. 15:08. Jak tam? Nie. Kompletnie nie ma muzyki. No wybaczcie. O, wróciła. Czy to są te drzwi? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie, to nie są ani trochę te drzwi. Tutaj idziemy już typowo do Telema, więc tutaj chyba nie było żadnych drzwi, ale lepiej się upewnić. Nie no, tutaj jest tylko Telem. Hej, ty. Bardzo trudna kradzież. Co to znaczy bardzo trudna? O matko, 100 zręczności. No, pokaż mi mikstury. Aha, on ma 10 mikstur tego, już zapomniałam. Kurde, powiem wam, że właśnie tak to jest. Co ty masz na sprzedaż? Halo? Księga... Aha, no tak. Tak to jest, jak się nie grało w sumie z tydzień w gierkę. Przez ogarnianie wszystkich rzeczy do zaliczeń na studiach. W ogóle taka jest głupia sytuacja, że ja w sumie, wiecie, mam sesję dopiero pod koniec stycznia, a w sumie sesję mam już teraz, bo wszyscy sobie wymyślili, że zrobią terminy zerowe i terminy zerowe są w ostatnim tygodniu jakby przed sesją, czyli ten tydzień 22 stycznia. A do tego pierwsze terminy są w tym kolejnym, czyli od 29 do tak naprawdę chyba 2 lutego i później chcieli nam zrobić, wiecie, łaskawe wolne, ale mi się to troszeczkę nie podoba. No ale co ja mogę z tym zrobić? Kompletnie nic. To jest możliwe. Czy tu jest coś pozamykane? Ostatnio różne jakakolwiek plotki. Komnata? Tu są drzwi. Ale te drzwi są otwarte. Tutaj też było. Dokładnie byłam. To samo. Dobra. Powiedziałem. To sprawdzamy dalej. Tu są drzwi. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. I to nie są te drzwi. Jesteśmy na jednym z balkoników. To przecież tylko pogłoski. Tam po drugiej stronie są drzwi. Dobra, czyli wracamy sobie.
No, także ja tak naprawdę mam sesję już teraz, a nie uciekali jak tak jak było przewidziane przez uniwersytet. Także mam dużo strasznie na głowie, a bardzo chcę, żeby odcinki wychodziły jednak regularnie, a nie, że ich nie mam. Okej, możemy wejść tutaj. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Mamy lutnię. I mamy kufer. Otwórzmy go standardowo. Złoto. Dziennik. Należy do Janusa, służącego gubernatora Tamory. Szczotka i menzurka. Przeczytajmy sobie w takim razie ten dziennik. Dziennik, część druga. Nazajutrz. To był najokropniejszy dzień w moim życiu, którego nigdy nie zapomnę. Pozwolono mi z matką wrócić do domu, ale co będzie z ojcem? Byłem zszokowany. Mój biedny ojciec nie żył. Został stracony, chociaż był niewinny. Matka i ja byliśmy zupełnie zdesperowani. Nie wiedzieliśmy, co się teraz stanie. Musieliśmy uciec z Królestwa Smoka. No to bardzo niedobrze. Bo wygląda na to, że Janus ma jakąś taką, no, historię dziwną. Przeczytałem twój dziennik. Mój dziennik. Na co sobie pozwalasz? Oj, przepraszam. Chciałem powiedzieć. Panie, możesz mi powiedzieć, jak go zdobyłeś? Cały czas był w moim pokoju. I tak właśnie było. Ale przecież, pokój jest zamknięty. Czyż nie? Powiedzmy tak, że był zamknięty. Ale mój przyjaciel ma na imię Wytrych i pomógł mi ominąć ten problem. Co? To znaczy, że wdarłeś się do mojego, to znaczy, proszę o wybaczenie, chciałem powiedzieć. Panie, zapewne miałeś ważny powód, aby przeniknąć do mojego pokoju. To prawda. Ale nie mówmy o tym. Porozmawiajmy o tobie. I nie musisz udawać. Doskonale rozumiem, jaki jesteś na mnie wściekły. No, bo ja, tego. Tak. No dalej, powiedz mi, czy coś ci się nie podoba. Wolę to, niż udawanie, że to ci wszystko obojętne. No dobrze. Powiedz, przepraszam. Panie, dlaczego czytałeś mój dziennik? Dlatego, że mnie zainteresowało twoje życie. I dlatego też, gdyż bardzo uważnie cię obserwowałem. Kiedy ci się zdawało, że nikt na ciebie nie patrzy, miałeś zawsze smutną minę. I to mnie poruszyło. No cóż, nie mam zbytnio powodów, aby być szczęśliwy. Może powiesz mi, o co chodzi? Sam nie wiem. Takie sprawy zazwyczaj mówi się tylko zaufanym przyjaciołom. No dawaj. Powiedz, co się stało. I tak już jakąś część tego znam z twojego dziennika. No dobrze. Masz rację, panie. Proszę słuchać. Posłuchaj, przestań zwracać się do mnie per panie i pogadajmy, jak dwaj normalni ludzie. Przy okazji, mam na imię Roland. No dobrze. Rolandzie. Od czego by tu zacząć? Bez różnicy. Po prostu powiedz mi, co ciebie martwi. Sądząc po twoim dzienniku, musiałeś uciekać z Królestwa Smoka. Co się wydarzyło? Zostałem wygnany. Tak myślałem. Ale co się wydarzyło? Mojego ojca oskarżono o zdradę. Ale właściwie nic nie zrobiliśmy. Moja rodzina padła ofiarą spisku. Spisku? Jakiego? No, sam chciałbym to wiedzieć. Wiem tylko, że rękę do tego przyłożył jeden z konkurentów mojego ojca. O co oskarżono twojego ojca? O to, że zabił króla Smoka i jego syna. Słyszałem o tym zdarzeniu. To było kilka lat temu. Zgadza się. To zdarzyło się ponad 5 lat temu. Ale mam takie odczucie, jakby to było wczoraj. Co dokładnie się stało? Pewnej nocy, ktoś zabił starego króla Smoka, a jego syn, następca tronu, gdzieś przepadł. Kiedy to się stało, spaliśmy spokojnie i dlatego byliśmy wstrząśnięci, gdy w środku nocy obudziły nas donośne głosy i łomotanie do drzwi. Natychmiast się zerwałem i chciałem otworzyć drzwi, aby zobaczyć, co się dzieje, ale już nie zdążyłem. W tym momencie, drzwi dosłownie wyleciały z zawiasów. Do naszego domu wtargę enemli żołnierze, zablokowali wyjście i groźnym tonem zapytali, czy ojciec jest w domu. Byłem tak przestraszony, że nie wiedziałem, co powiedzieć i po prostu tylko skinąłem. Oni odepcecha enemli mnie, podbiegli do mojego ojca i donośnym głosem oznajmili, że jest aresztowany. A kiedy mój ojciec ze zdziwieniem zapytał, za co go aresztują, ci odpowiedzieli, że za zabójstwo króla. Staliśmy jak sparaliżowani z przerażenia, mając nadzieję, że to tylko zły sen. Ale niestety, to wszystko działo się naprawdę. Co się stało potem? Żołnierze króla przeszukali cały nasz dom. Kiedy mój ojciec zapytał, czego szukają, żołnierze odpowiedzieli, że on dobrze wie.
Następnie zapytano go, gdzie przetrzymuje następcę tronu. Już i tak byliśmy przerażeni, gdy nagle powiedziano nam, że mojego ojca także oskarżają o porwanie syna króla, który zniknął bez śladu. W końcu żołnierze oświadczyli, że mają dwóch świadków, którzy wskazali, że mój ojciec zabił króla i porwał jego syna. Mój ojciec próbował ich przekonywać o swojej niewinności, a ja i moja matka mówiliśmy żołnierzom, że cały czas był z nami, ale ci nie chcieli nam wierzyć. Być może, pomimo fałszywych oskarżeń, udałoby się sprawę wyjaśnić, ale żołnierze znaleźli coś, czego nikt z nas nie spodziewał się zobaczyć. Co? Tylko nie mów, że zaginionego następcę tronu. Nie, ale coś, co należało do niego. Ku naszemu zdziwieniu, w naszym domu znaleźli szatę księcia, w której on niedawno chodził. Jego szatę. Ale jak się u was znalazła? Też chciałbym wiedzieć, to przyniosło kłopoty na całą naszą rodzinę. Na dodatek szata była we krwi, więc żołnierze uznali, że książę został zabity. Zdaje się, że spiskowcy dobrze do tego się przygotowali. Co było dalej? Gdy żołnierze znaleźli zakrwawioną szatę, stali się bardzo niegrzeczni i zaciągnęli nas do zamku, po drodze okrutnie nas wyzywając. Wkrótce stanęliśmy przed sądem. Głównym sędzą był brat zabitego króla, który już zdążył zasiąść na tronie i chłodno patrzał na nas. Gdy nas zapytano, czy chcemy się przyznać, mój ojciec odpowiedział, że jesteśmy niewinni, to wtedy wezwano świadków na salę sądową. Dwóch z nich o wszystko oskarżało mojego ojca. Jednak my ich nie znaliśmy. Nie byli obywatelami królestwa, tylko jacyś obcy. Jestem gotów przysiąc, że ci dwaj byli asasynami, i to oni byli prawdziwymi mordercami. W każdym razie ci dwaj kłamali i nawet im powieka nie drgnęła. Stanowczym i pewnym głosem zeznawali, że to mój ojciec zabił króla. Podobno widzieli, jak mój ojciec wybiegał z jego pokoju. Po prostu nie mogłem w to uwierzyć, ponieważ we wskazanym przez nich czasie, mój ojciec był razem ze mną i moją matką. Ale bez względu na to, jak protestowaliśmy i próbowaliśmy przekonać sąd, sędziowie z bratem króla na czele byli nieugięci. Byli mocno przekonani, że złapali prawdziwego zabójcę. Sąd nie trwał długo. Mój ojciec został uznany winnym zdrady i skazano go na śmierć. Zaraz po wydaniu wyroku zabrali go żołnierze, a mnie i moją matkę wypędzono z królestwa. Zdaje się, że wszystko zostało ustawione przeciw twojemu ojcu. Ciekawe dlaczego. Nie wiem. Zresztą, chociaż nas oszczędzono, przez długi czas nie czuliśmy się bezpieczni. W końcu sprawa może zostać ponownie rozpatrzona i mnie z matką mogą wyrzucić do więzienia. Dlatego postanowiliśmy jak najszybciej opuścić Królestwo Smoka. Ale najpierw chcieliśmy spróbować uwolnić ojca. Postanowiliśmy przekupić dozorcę więziennego, aby go wypuścił, ale niestety, było już za późno. Wcześniej rano przyszedł do nas przejęty sąsiad i powiedział, że mój ojciec został już stracony. To było wprost okropne. Byliśmy w ogromnej rozpaczy. Jak tylko dowiedzieliśmy się o śmierci ojca, matka doznała udaru, po którym nigdy nie odzyskała pełnego zdrowia. Z każdym dniem było z nią gorzej i po dwóch tygodniach jej czas się skończył. Ona umarła i zostałem sam. Po tym, jak ją pochowałem, zdałem sobie sprawę, że nic więcej nie trzyma mnie w Królestwie Smoka, dlatego opuściłem swój kraj. Długi czas podróżowałem z jednej wyspy na drugą, ciągle próbując uciec. Przede wszystkim, od siebie samego. Bardzo chciałem zapomnieć o tym wszystkim, co się wydarzyło, ale nie jest łatwo zostawić przeszłość za sobą. W końcu, po roku moich wędrówek, z trudem udało mi się dopiąć swego. Zacząłem myśleć o przyszłości, a przeszłość już mi tak nie przeszkadzała. Jako dziecko często pojawiałem się na królewskim dworze, gdzie nauczyłem się dobrych manier, które właśnie pomogły mi zdobyć posadę sługi. Przez parę lat służyłem kilku różnym właścicielom i zdążyłem sporo zarobić, ponieważ wszyscy byli ze mnie bardzo zadowoleni. W końcu, około rok temu, przybyłem na Tamorę i odtąd służę gubernatorowi. Bardzo smutna historia. Co zamierzasz robić dalej? Nic. No, to znaczy, będę żył jak wcześniej. A co mam robić innego? Do Królestwa Smoka nie mogę wrócić, bez względu na to, jak bardzo bym tego chciał. Co? Wróciłbyś do Królestwa, mimo wszystko, co się tam wydarzyło? Oczywiście. W końcu to mój dom. Prócz tego, muszę wyjaśnić, kto wrobił mojego ojca. Ale o czym ja mówię? To na zawsze pozostanie tylko moim naiwnym marzeniem. Widzisz sam, że nie chcę dla ciebie źle. Może jednak opowiesz mi to, co wiesz o Fulko. No, dobrze, czego panie sobie życzysz wie, to znaczy, chciałem powiedzieć, co chcesz o nim wiedzieć. Wydawało mi się, że coś ci o nim wiadomo. Może wiesz skąd przybył? No cóż, nie wiem tego na pewno, ale mam domysły w tej sprawie. I co to za domysły?
Zanim to powiem, chciałbym cię prosić o przysługę. Oczywiście. O co chodzi? Jakiś czas temu został skradziony cenny amielet, który należał do Telema, maga wody. Odpowiedzialność za kradzież spadła na mnie, ponieważ nie zauważyłem, jak złodziej przeniknął do zamku. Najgorsze jest to, że władca Bruno znacznie mniej mi ufa, niż przedtem. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to kiedyś mnie po prostu wygoni. A moje wynagrodzenie jest dla mnie bardzo ważne. Gdyby ktoś mógł zwrócić Telemowi amielet, nieufność władcy Bruno do mnie by zmalała. Udało mi się znaleźć amielet. Jest znowu w posiadaniu Telema. Doskonale. Kamień spadł mi z serca. Dziękuję. Bardzo mi pomogłeś. Nie ma za co. A teraz powiesz mi, co wiesz o Fulco. Mówiłeś, że masz domysły w tej sprawie. Tak, mam domysły. Podejrzewam, że jest w zmowie z Beliarem. Mi też tak się wydaje. Ale dlaczego tak uważasz? No cóż, zachowuje się bardzo podejrzanie. W ciągu dnia, nawet na chwilę nie opuszcza władcy i nikomu nie pozwala z nim rozmawiać. Nawet mi, słudze jego wysokości, dał jasno do zrozumienia, że nie życzy sobie, abym kiedykolwiek niepokoił Bruno. Ale najdziwniejsze jest to, że często o północy przemieszcza się po zamku. Tak. A czym on się zajmuje o tak późnej godzinie? Rozmawia ze zjawami. Ze zjawami. W jakim sensie? W takim, że w zamku pojawiają się zjawy. No co ty? Nabijasz się ze mnie? Nie, w żadnym wypadku. W zamku są duchy. Jestem o tym głęboko przekonany. Dlaczego tak sądzisz? Dlatego, że po nocach w zamku słychać dziwne dźwięki. A o północy robi się bardzo nieprzyjemnie. Co to za dźwięki? Różne. Często można usłyszeć kroki, ale czasami słyszałem też szepty. A kiedyś usłyszałem głośny, złowieszczy hałas, jakby ktoś w coś uderzał. Mówię ci, to było takie okropne. Zdaje się, że twoje zjawy lubią hałasować. A co, jeśli to żadne duchy, tylko żywi ludzie? A kto według ciebie? Na pewno nie Bruno i ochrona zamku. I nie Telem, bo jego sprawdzałem. A oprócz nich, nocą w zamku są dwie osoby, Fulco i ja. Otóż właśnie. Mógłbym się założyć, że Fulco jest przyczyną tych hałasów. To niemożliwe. Chociaż w tym czasie Fulco kręci się po zamku, to dźwięki zwykle pochodzą z innego kierunku. Poza tym, już ci mówiłem, że on rozmawia z tymi zjawami. Jak jednocześnie może być przyczyną tych przykrych dźwięków? Widziałeś te duchy? Niestety, nie widziałem. Ale chyba nie można ich zobaczyć, bo są niewidoczne. A słyszałeś, jak Fulco z nimi rozmawia? Tak, to słyszałem. Doskonale. A o czym rozmawiają? Tego, niestety, nie wiem. A dlaczego? No cóż, nie odważyłem się do nich podejść dość blisko. To było dla mnie zbyt przerażające. Po prostu wspaniale. To znaczy, że nie widziałeś ani jednego ducha i nie słyszałeś, o czym Fulco z nimi rozmawiał. Ale przy tym jesteś pewny, że Fulco naprawdę o czymś rozmawia ze zjawami. Tak, to pewne. Te zjawy mają bardzo okropny głos, jakby pochodził prosto z królestwa Beliara. I modlę się do Innosa, abym kiedyś w nocy nie musiał spotkać się z jednym z tych okropnych stworzeń. Dobra, akurat widzę, że Janusz już nie chce ze mną rozmawiać. Co mi podpowiada gra? Podejrzewam, że każe mi się przekimać, no nie? Tak jest. Humbert, ja ci może otworzę jednak te drzwi, wiesz, bo... Mogę zamknąć? Mogę, dobra, XD. Okej. No to co, myślę, że nie będziemy tracić czasu i polecimy sobie z wątkiem fabularnym dalej. No to prześpijmy się do północy. Da bin ich. Was hast du mir auszurichten? Der Meister ist sehr unzufrieden mit dir. Noch immer ist die Burg in der Hand der verfluchten Innos-Anbeter. Da
Das geht nicht so schnell. Ich muss erst Bruno überzeugen und... Ausreden. Du hast das Vertrauen des Statthalters. Nutze es, und zwar bald. Reicht es nicht, wenn wir damit warten, bis die Orks... Nein. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Meister unter uns erscheinen wird. Und dann müssen wir für den großen Kampf vorbereitet sein. Wie? Der Meister wird bald selbst erscheinen? Ist es wirklich schon so weit? Ja, das Ritual kann schon bald vollzogen werden. Und dann wird der Meister die Welt der Sterblichen für Belia unterwerfen. Das ist nun mal der Befehl des Meisters. Diesem haben wir bedingungslos zu gehorchen. Er wird die Fürsten der Finsternis um sich scharen und mit seinem untoten Heer den Sterblichen ihren Odem nehmen. Aber doch nicht seinen Dienern. Ihnen wird er doch geben, was er ihnen versprochen hat. Ewige Macht und Unsterblichkeit. Was fragst du, Narr? Der Meister wird seine Feinde zerschmettern, aber seinen Dienern ihren Lohn zuteil werden lassen. Jetzt aber geh und tu, was dir befohlen wurde. Vernichte die Macht der Innos-Anhänger auf Tamora. Geh! No dobrze, no to widzę, że jest grubo. Janus, chyba możemy pogadać, co? Co do twoich duchów. Tak. Co ustaliłeś? Na początku nie chciałem w to wierzyć, ale miałeś rację. Fulko rzeczywiście rozmawiał ze zjawą. Znakomicie, a więc jeszcze nie zwariowałem. A o czym oni rozmawiali? No, tego nie zrozumiałem. Ale Fulko wyraźnie coś knuje. Co takiego knuje? Niestety, jak już mówiłem, nie wszystko zrozumiałem. Ale mam wrażenie, że on jest zdrajcą. A to ci drań. Trzeba natychmiast powiadomić o tym jego wysokość, zanim Fulko wcieli swoje plany w życie. Rozważę mi grek fakty. Czy Bruno nam uwierzy? Coś w to wątkę. Ostatecznie, nawet nie wiemy, co takiego Fulko zaplanował. Masz rację. W historię ze zjawami jego wysokość chyba nie uwierzy. Ale mimo wszystko warto spróbować. I tym samym uprzedzić Fulko. Nie, to zły pomysł. Trzeba wymyślić coś innego. To na razie zajmę się odgłosami, które słyszałeś w nocy. Przypuszczam, że dochodzą od strony poddasza. A więc potrzebny mi klucz od drzwi, prowadzących na strych. Masz. Dobra, mordo, dziękuję bardzo. Odpalmy jakąś pochodnię, bo będzie tam ciemno. Robimy F10 i lecimy. Widzę, że dzisiaj naprawdę fajny wątek nam się zrobił. I wreszcie mogę tutaj otworzyć te drzwi. I tutaj troszkę połazić. Tam już widać, że ktoś jest. Tutaj również. Dobra, to zróbmy save'a. Ponieważ się nam przyda. Mamy skrytobójcę. Nie wiem, czy to dobry sposób na bicie, ale jest nieźle. Nie jest jakiś wymagający. Bardzo fajny wątek. To mi się oberwało, dlatego że zrobił to takie... Łano, mordo. Okej, ja mam w sumie ładny zasięg. Tamten widzę, że już dostaje... Okej, udało się pokonać pierwszego. Zatruty miecz.
Miał przy sobie szpadę, lekką kuszę, bełt, ziele, polną jagodę i wytrych. No nie powiem, trochę oberwałam od niego. Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. Okej, no to tak, F5 robimy. Mi bodajże pochodnia spadła na dół. Tak jest. Gdzieś tutaj powinna być. Chyba jednak wpadła pod teksturę, więc musimy wyciągnąć drugą. I tutaj będzie chyba jeszcze jeden skrytobójca, z tego co mi się wydaje. Szczególnie, że ktoś tutaj biegał jak debil. Po drugiej stronie. Ale najpierw bym się przeszła tutaj. A, i to są te drzwi, okej. Dobrze wiedzieć. To chodźmy teraz tu. Dobra, tam już widać kogoś, więc zróbmy jakiegoś save'a i chodźmy. W ogóle 50% już i będzie kolejny poziom. No właśnie, pamiętam, że wyciąga... Ja tu się potrzebuję trochę podleczyć, bo on przez to, że z tej kuszy we mnie strzelił... Gdzie on jest? Okej, on tam tupta se w środku. Na szczęście oni biją tak normalnie. Chociaż ten widzę, że ma lepsze już te ruchy. Potrafi się lepiej bronić. Ale nie ma takiej tragedii, jak myślałabym. Że może być. Okej, udało się. Talwar, co to za broń? Szpada mistrza, w ogóle skąd ja to wzięłam? Nie wiem, 5 zręczności mi tylko brakuje. Talwar. Bardzo fajna broń cięta. Wódka z Serafisa, kołczan z zatrutymi strzałami, kiepski tasak, wypukła skórzana sakiewka i skrytobójca. No, nie miał nic jakiegoś bardzo ciekawego. W sensie niepotrzebnie się leczę, bo zaraz moglibyśmy iść po prostu w spanko i wyszłoby nam na to samo. Sporo mam wypukłych sakiewek, a narzekałam na brak pieniędzy. Chyba niepotrzebnie. Okej, no to co? To wracamy, wygląda na to. No nie, weźmiemy sobie płonącą pochodnię. I chodźmy. Dzisiaj bardzo mało przyspieszałam czas, w sumie w grze. Zobaczmy, co Janus powie na ten temat. Co do twoich duchów? Tak. Co ustaliłeś? Zajrzałem na poddasze, ale zjał tam nie było. To dziwne. Więc co jest przyczyną hałasów? Asasyni. Natknąłem się na dwóch z nich w pomieszczeniach wieży. Co? Asasyni. A niech to. Rozmawiałeś z nimi. No cóż, nie udało mi się z nimi pogawędzić, ponieważ natychmiast rzucili się na mnie, więc musiałem ich zabić. Ale wydaje mi się, że ktoś ich obu opłacił. To po prostu koszmar. Ale jak się przedostali na poddasze? Jest tego tylko jedno wytłumaczenie, ktoś ich wpuścił. Na ogół, jeśli dobrze się nad tym zastanowić, to mi się zdaje, że za tym wszystkim stoi Fulko. Czyżby? A dlaczego tak uważasz? No, coś zapamiętałem z rozmowy między Fulko i Zjawą. Co mianowicie? Duch kazał Fulko przekonać w czymś gubernatora. Zastanawiam się tylko w czym. Może w tym, żeby Bruno zawarł sojusz z orkami. Ale sprawa sojuszu i tak już jest postanowiona. No tak.
więc na pewno nie o to chodzi. Widocznie jest coś jeszcze, w czym Fulko próbuje przekonać gubernatora. Ale co to może być? Też chciałbym to wiedzieć. Zdaje się, że mam pomysł. Człowiek, którego Fulko wrzucił do lochu, być może mógłby nam dać dowody tego, że Fulko jest zdrajcą. W tym celu muszę przeniknąć do lochu i porozmawiać z więźniem. I dlatego muszę wiedzieć, kto ma klucze od lochu. Stefan je ma. Zazwyczaj zajmuje się więźniami. Dobrze. W takim razie spróbuję od niego zdobyć klucz. Zaczekaj. Przypuszczam, że klucza nie ma przy sobie, a przechowuje go w swoim pokoju. A gdzie jego pokój? Nad pokojem jego wysokości. Ale Stefan zamyka na klucz pomieszczenie. To kolejny klucz. Dobrze, ten także spróbuję zdobyć. Powodzenia. No to świetnie, tylko wiesz co, mordo, daj mi spanko, ja chcę się, wiesz co, położyć u ciebie w tym łóżku. Okej, pięknie. Do rana się prześpię, żeby ludzie byli na swoich miejscach. A tej pochodni to już nie potrzebujemy, więc ją zgaśmy. I tepnijmy się tam na dół. Mam nadzieję, że będę w stanie ukraść kluczyk. Stefan jest tutaj, z tego co widzę. Witaj. Mam możliwość kradzieży, więc możliwe, że będę w stanie. Witaj. Tak jest. Dobra, to mamy kluczyk, więc możemy lecieć teraz z powrotem. Aha, bo ja nie mam tego teleportu do... Jejku, no. Tutaj do Bruna, do tego. Do twierdzy samej w sobie. On mi da chyba teleport później. Z tego, co mi się kojarzy. A szkoda, bo by się przydał już dużo, dużo wcześniej. No ale w sumie nie dziwię się, że nie dostałam, skoro Bruno na razie zachowuje się jak totalny... cep. Ciągle tu jesteś, chłopcze. Czy nie powiedziałem ci, że twój pobyt tutaj jest niepożądany? Powiedziałeś, ale odejdę kiedy ja zechcę, a nie kiedy ty zechcesz. Jak chcesz. Ale po prostu marnujesz tu swój czas. Powiedziałem ci, że jesteśmy niezależni i że wysłannicy króla nie mają tu czego szukać. Moglibyśmy wam pomóc rozprawić się z najemnikami orków. Dziękuję, ale nie ma takiej potrzeby. Sami sobie z tym poradzimy. Im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej będzie dla ciebie. Hej, przyjacielu. O czym tak długo rozmawiałeś z Janusem? Co masz na myśli? Nie udawaj. Dobrze wiem, że rozmawiałeś ze sługą Brunę. Znowu weszysz? Nie, chciałem tylko wiedzieć, dlaczego wszyscy paladyni stąd odpłynęli. No i się dowiedziałem. Tak. I mam w to uwierzyć. Nie wierzysz, to spytaj Janusa. No dobrze. Wierzę ci. Ale więcej nie odrywaj Janusa od jego pracy. Nikt mu nie płaci za gadanie. Jasne. Jasne. Ostrzegam cię, koleś. Przestań tu weszyć. Szybko się rozprawiamy ze szpiegami. Jasne. Czy to była groźba? Doskonale mnie zrozumiałeś, to była groźba. Więc uważaj, co robisz. Wiecie, z Fulko jest taki problem, że on po prostu jest totalnym ćwokiem. Dobra, mamy tutaj dostęp. Co my tutaj mamy? Zupę z ciemnych grzybów, to już mi się podoba. Mawinko. Kroniki Tamory 3 i Księga Mędrców. Księgę Mędrców od razu biorę. Kronik na razie tej Tamory nie czytam, bo to jest zadanie dodatkowe. A ja bym chciała mieć wszystkie tomy mniej więcej, żeby to zadanie miało sens, a chociaż mieć pierwszy tom. Dobra, otwieramy. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Klucz do lochu. Super. Myślę, że jeszcze dzisiaj możemy pociągnąć ten wątek. Miałam nagrywać krótsze odcinki, ale wiecie jak to ze mną jest. W sensie ja czasami nie potrafię nagrywać krótszych filmów. Po prostu, szczególnie jak mnie coś ciekawi. Albo chcę popchnąć coś dalej. Cześć, Fulko. Oj, mordo. Dobra. Klucz do więzienia. No to pogadajmy z więźniem. W ogóle też fajnie, że ten więzień to w sumie jest niepilnowany. Ani nic. Przez nikogo. Dobra, co my tu mamy? Jest więzień. Witam.
kim jesteś? Co, nigdy nie widział więźnia? Zostaw mnie w spokoju. Dlaczego siedzisz w więzieniu? Dlatego, że, ale i tak mi nie uwierzysz. Więc chcesz powiedzieć, że jesteś niewinny. Właśnie to chcę powiedzieć. Po prostu przyszedłem do miasta, aby uprzedzić ludzi o najemnikach orków. Ale mi nikt nie uwierzył. Spróbuj mi to opowiedzieć. Co wiesz o najemnikach orków? Nie, lepiej będzie, jak nic nie powiem. Raz mi aż nadto wystarczyło. Fulko, to przyczyna tego, że tu siedzisz. Tak. Chciałem ostrzec Bruno przed najemnikami orków. Ale to było moim głównym błędem. Co chcesz przez to powiedzieć? A to, że Fulko jest w zmowie z najemnikami orków. Fulko. Doradca gubernatora. To poważne oskarżenie. Wiem. Właśnie dlatego mi nikt nie uwierzył. Dlaczego sądzisz, że Fulko jest w zmowie z najemnikami orków? Jest kilka powodów. Chciałbym je usłyszeć. Nocując w lesie, podsłuchałem rozmowę dwóch ludzi. Dyskutowali o tym, jak przejąć miasto. Przy tym jeden z nich był stąd. Według ich planu, ten miejscowy ma któregoś wieczoru otworzyć wrota i wpuścić najemników do miasta. Niestety, było zbyt ciemno, abym mógł ich obu rozpoznać, ale jeden z nich na pewno był najemnikiem orków. A drugim był Fulko. Jesteś pewien? Czy nie mówiłeś, że było zbyt ciemno? No tak, jego imię wtedy nie padło. Ale kiedy następnego dnia poszedłem do gubernatora Bruno, a tam zamiast do niego, zaprowadzono mnie do Fulko, wtedy rozpoznałem jego głos. To nie oznacza, że on był tym człowiekiem z lasu. Ludzkie głosy są podobne. Masz rację. Ale kiedy powiedziałem Fulko o swojej nocnej przygodzie, to cały zbladł i strasznie się zdenerwował. Kiedy zacząłem nalegać, że osobiście chcę porozmawiać z Bruno, on z niepokojem w głosie oświadczył mi, że pójdzie po gubernatora, a ja mam zaczekać przed wejściem do zamku. Ale zamiast Bruno, spotkałem tam dwóch strażników, którzy natychmiast wzięli mnie do aresztu. Zapytałem, co takiego zrobiłem, ale bez żadnej odpowiedzi zostałem wrzucony do lochu. Od tego czasu siedzę tu o chlebie i wodzie. I od tego momentu, jak tutaj jesteś, nikt z tobą nie rozmawiał. Nawet Fulko. Nikt. A mija już 2 tygodnie. Nawet dozorca więzienny jest niemy jak ryba. Tylko jak raz przyniósł mi chleba i wody, to wygadał się, że mu zakazano ze mną rozmawiać. Ciągle zadaję sobie pytanie, dlaczego tu siedzę. Ale tu w lochu miałem dość czasu, aby to wszystko sobie przemyśleć. I teraz jestem całkowicie przekonany, że Fulko zamierza przekazać miasto w ręce najemników orków. Masz dowód na to, że Fulko jest zdrajcą? Niestety, nie. Chociaż, zaczekaj. Najemnik mówił o jakimś liście, który powinien mieć Fulko. O liście. To ciekawe. Nie znasz przypadkiem jego treści. Jeżeli Fulko faktycznie jest zdrajcą, powinien gdzieś go mieć. Pojęcia nie mam, co zawiera list. Zadajesz zbyt trudne pytania. Ale na pewno zawiera coś ważnego, ponieważ najemnik orków powiedział, że w żadnym wypadku nie może wpaść w cudze ręce. W takim razie, aby zdemaskować Fulko, trzeba koniecznie zdobyć ten list. To nie będzie proste. Zapewne nie trzyma listu byle gdzie. Albo Fulko ma go przy sobie, albo schował w jakimś bezpiecznym miejscu. Też tak sądzę. No dobrze. Spróbuję jakoś zdobyć ten list. Życzę powodzenia. Jasne. Uważaj na siebie. No dobrze, czyli mamy jakąś poszlakę. Co mówi nam dziennik? Wiktor uważa, że Fulko trzyma gdzieś list od najemników orków. Albo nosi go ze sobą, albo gdzieś porządnie schował. Zapewne będę musiał nieco potrenować w opróżnianiu cudzych kieszeni. Podejrzany doradca. Powinienem porozmawiać jeszcze raz z Janusem. No dobrze, no to moi drodzy, to wydaje mi się, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Ja zamknę te drzwi, żeby to podejrzanie nie wyglądało już dość otwarte. Ojejku. I zaraz pójdziemy porozmawiać z Janusem, ale to zaraz nastąpi dopiero w kolejnym odcinku, moi drodzy, ponieważ ten już dobiega końca. Już minęło nam w sumie z 50 minut tego materiału. Wiecie co, te okna są creepy. Jakby pozwólcie, że ja jakby pójdę sobie stąd i stanę w normalnym miejscu. Dziękuję wam już serdecznie, moi drodzy, za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Dzięki wam serdeczne za oglądanie. I co, słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!